Do Chersonia powoli wraca życie. Znajduje się w tej chwili na centralnym, głównym placu. Tuż za mną widać budynek administracji obwodowej. Powiewa na nim dumnie ukraińska flaga, jak na większości budynków w tym mieście. O, na przykład tym również. A za chwileczkę wejdziemy do pierwszej, ale to naprawdę pierwszej, otwartej restauracji. To też dziwne miejsce, bo to jest nie tylko restauracja, ale chyba jeden z pierwszych czynnych sklepów Chersonu. Czyli można powiedzieć, że jest taką jaskółką, zwiastunem normalności. No takich miejsc jak wyspy jest tutaj się pojawia troszeczkę w odleglejszych dzielnicach. Widziałem punkt sprzedaży kawy. O, wchodzimy do pierwszej. Naprawdę pierwszej kawiarni i miejsca, gdzie można coś w tym mieście zjeść. Oczywiście jest to zasilane generatorem, który sobie szumi na zewnątrz. Ale ludzie wydają się spokojni i pewni tego, że ta normalność całkowita przybędzie tutaj jak najszybciej. Oczywiście sklep jest ta kawiarnia jest połączona ze sklepem, ale z tego, co zarejestrowałem wczoraj, w miejscach, gdzie sklepy się znajdowały, są wtedy, teraz punkty dystrybucji pomocy humanitarnej, czyli jest to pierwsze miejsce, gdzie można nabyć jakieś produkty. No niestety za gotówkę, ponieważ bankomaty w dalszym ciągu nie działają. Władze obiecały, że do 10 dni elektryczność będzie na terenie całego Chersonia już przywrócona, ale na razie ludzie cierpliwie czekają, godzą się z tymi niedogodnościami. No i oczywiście nie życzą sobie powrotu orków. Inaczej tutaj Rosjan się nie nazywa.